Witam wszystkich z tej strony Tola i witam Was w wyzwaniu 100 życi Adasia. Tak, zobaczycie kochani, zadzwoniła do nas Agata z wiadomością, że urodziła mi się Frida, śliczna mała dziewczynka. I zobaczcie, Frida, w końcu pobrałam tego moda na większą różnorodność tych imion, żeby tych imion było więcej, bo już kilka razy mi podsyłaliście tak naprawdę tego moda, jakoś tak zawsze zapominałam. I ostatnio go w końcu pobrałam i zobaczcie, Frida, ale fajnie, teraz mamy takie różne imiona, super. I mamy dziewczynkę, strasznie się cieszę. Także oczywiście zaraz tam pójdziemy. Adaś, piecze, tak, bo chcę, żeby sobie wbił kolejny punkcik. Też mu tutaj trochę podnosiłam majsterkowanie, tu też mu dałam, żeby naprawił. Hania, słuchajcie, wróciła ze szkoły. O, jeszcze tu Adaś później naprawi. I zaraz idziemy do mamusiek, słuchajcie. Natychmiastowa naprawa ma coś takiego, zobaczcie. Będzie naprawiał, wiem, że mogłabym zamienić, ale chcę, żeby podniósł sobie po prostu tą umiejętność, tak? Bo chcę mu wymaksować jak najwięcej umiejętności. Hania, nie, co ty robisz? Nie, chodź. Weź sobie porcję, moja droga. Zostaw to. Ej, czemu nie... No, dobra. Weź sobie porcję, możesz sobie teraz obejrzeć kanał muzyczny na przykład. I chciałabym z Hanią dzisiaj zrobić spotkanie, ale ona musi mi się przespać trochę, bo jest padnięta. Spotkanie klubowe oczywiście. Żeby tutaj dalej zaliczyć, ona ma 10 zajęć klubowych, więc musimy też się tym zająć. A Adaś, nakarmiłeś Hanienkę? Tak. Niech naprawi jeszcze nam ten kibelek i... Hania, co oglądasz? Okej, okay, jakieś takie, wiecie, jak MTV, coś w tym stylu. Adaś, gdzie ty idziesz? Nie, Adaś, my lecimy, słuchajcie, ale czekajcie, kurczę, nie. Chodź, Adaś. Napiszemy może książkę od razu. Napisz... jak to wróć do pisania? Księga życia? Nie chcę księgi życia. Dla dzieci. Aha, bo ja coś tutaj wtedy jeszcze z tym Markusem chyba kombinowałam. Coś tak mi się wydaje. Napiszemy od razu książkę dla Fridy i ją oddamy. Frida, ale w ogóle fajne imię, co? Fridusi, może napiszemy. Nie wiem, jak to się tam odmienia, ale ładnie brzmi. No, jest zainspirowany, więc myślę, że szybko mu to pójdzie. Pokaż, Haniu. Aha, jestem przyspieszony. No dobra. Kończ to. Dobra, idź spać. Ale, kurde, dzisiaj chyba mi się już to nie uda, no bo muszę z Adasiem skoczyć do... Jezu, coś mi strzeliło dziwnie. Może butelka. Do mamuśki. To może jutro, słuchajcie, zrobimy. Adaś, właśnie. Przepraszam. Ja już mu zaliczyłam, tak, to czytanie dziecku. Zaprosiłam po prostu tutaj do niego, bo chwilę pograłam, bo chciałam, żeby ta Agata nam już zadzwoniła, bo to też już strasznie długo trwało. Zaprosiłam do nas którąś z dziewczynek chyba, z naszych ostatnich bliźniaczek i właśnie przeczytałam jej tę książkę i tutaj były interakcje towarzyskie 10 razy. No i teraz już mamy mniej czwórkę wnucząt i czwórka dzieci lub wnucząt staje się twoimi dobrymi przyjaciółmi. Także to możemy zaliczyć, no ale i tak ta czwórka wnucząt... Będziemy musieli na to poczekać. Także dobrze, kochani, ja kończę z Adasiem tutaj szybko pisać książkę i widzimy się już u mamusiek. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy. Jest już prawie 22, no. Troszeczkę mu zeszło. Chodź, zapukaj do drzwi, mój drogi. Książkę napisał. Przepraszam, słuchajcie, już nie robię tych kopii, bo nie potrzebujemy więcej pieniędzy, taka prawda. Patrzcie, w ogóle Adaś nam jakby stracił trochę tych mięśni znowu, prawda? Już nie jest taki paker. Końcu. I tutaj, słuchajcie, została nam ostatnia mamusia z tych, co pobrałam, także w kolejnym odcinku pobiorę sobie kolejne 3. I w kolejnym, myślę, że będzie już weekend. O, tutaj jest ta, co nam została, a tutaj jest nasza ostatnia mamusia, wręcz jej róża. Chociaż ona chyba chce skorzystać z... Nie, chyba spuszcza już wodę, dobrze. Tu jest nasza Fridusia, o! Fajnie. Że te imiona będą inne i wiecie, już nam się tak może nie będą powtarzać, prawda?
Czy ja bym mogła to położyć? Czy jest tu gdzieś... O, tutaj położymy. Wręczyłeś tą różę? Chyba tak, teraz idziemy do naszej... Albo czekajcie, najpierw urocze zapoznanie. Tutaj z naszą kolejną mamusią. A później pójdziemy do Fridy. Czy wy to widzicie? 88 tysięcy mamy rachunki. Wow, nieźle. W ogóle jak persykiony są podobne. Te same bluzki mają, ale to zupełny przypadek. No i obydwie mają spore biusty. Okej. No, jeszcze oczaruj. Jak cię trafiło? Ucałuj dłonie. Flirtuj. Pochwal wygląd. Co znowu? Ej, no nie mówcie, że to znowu jakaś kurczę. Flirtuj. Którą będzie nam tutaj ciężko poderwać, słuchajcie. Ej, no patrzcie. Pochwal wygląd. Ej, no patrzcie, co ona? No, tu niby tak. Tu niby chce, a tutaj nie chce, no. Kobiety po prostu. No, ale widzę, że z nią będzie trudno. No, mamy już trochę tutaj z nią różowego. Adaś, straciłeś swój urok. Postaraj się. Ona w ogóle jest zmęczona chyba, kurczę. Pochwal strój. Tak, poproś o pożyczkę. Poślij pocałunek. No, flirtuj. Że teraz? No, coraz lepiej, żebym tylko teraz nie popsuła. Pochwal wygląd. Flirtuj. Dobra. Schlebiaj. Nie możemy, wiecie, pod rząd takich samych. Wymień się numerami. Adazie, ja nie wiem, co się z tobą dzieje. Tracisz swój urok normalnie. Pierwszy pocałunek. No zobaczymy, może teraz się uda. Już jedna taka była, pamiętacie? Co nie chciała się dać poderwać Adasiowi. I co, i co? No. Mamy cię. Obejmij. Tak, moja droga. Adaś dopnie swego. Zawsze. I postara się o dziecko. Zobaczymy, gdzie pójdą. O, moja Fridusia tutaj się obudziła. Teraz to jej się podoba. Widzicie? Na dół gdzieś, tak? Bo tutaj chyba nie ma podwójnego łóżka. Nie. A nie, tutaj. No ale przy dziecku tak nie. Macie rację. Gdzie idziecie? Naprawdę wywaliliście ją z łóżka? Naprawdę? Ale jazda, co? W ogóle jaki ładny pokoik, bardzo ładny. No. No patrzcie, wywalili ją z łóżka i... Brak słów po prostu do tych simów. O, minusiki. Dobra, oczywiście jeszcze raz. Aha, słuchajcie, myślałam jeszcze też o tej piekarni Adasia, bo znowu musiałabym ją kupić, bo przeprowadzałam wtedy tego Markusa, pamiętacie? I znowu musiałabym kupić na nowo. I stwierdziłam, że chyba ją sobie odpuścimy. I jak 7 czerwca wyjdzie, wiecie, ten pakiet z restauracjami, to wtedy otworzymy sobie restaurację Adasie. Myślę, że to będzie fajniejsze, no bo też będę chciała zobaczyć, jak ten pakiet wygląda, a
No nie będę miała tak okazji za bardzo gdzie pograć, tak? Dlatego myślę, że otworzy Adaś właśnie restaurację i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Już się nie mogę doczekać. Powiem wam, że to może być całkiem fajne, te restauracje. Jeśli faktycznie będzie można prowadzić swoją, to super. Ja lubię takie rzeczy. Także już nie mogę się doczekać. Już tak dawno nic nie wyszło nowego, co? A też ty nie będziesz spał. No. Teraz, mój drogi, to się przebierz. Zmień strój. Codzienny. Nie, 4 to jest, kurczę, ten do piekarni. Dobra, obejdź niektóry. Może być 2 i idziemy do naszej Firdusi, która płacze. Na pewno jesteś głodna, co? Nie masz pieluchy? Chyba nie, ale no. Przewin, przytul i kołysz. Chodź, daj szybko. Nasza córcia tutaj płacze. Biedactwo. Frida Zomu. Fajne imię, Frida. Słodko. Ale ma niebieską kołyskę. Mam nadzieję, Hania, że ty tam się wysypiasz. Bo jutro, jak wrócisz ze szkoły, to robimy spotkanie klubowe. No, odsetki dostał 127 tysięcy, całkiem sporo, ale musimy rachunki zapłacić, żebym, kurczę, nie zapomniał. Dobra, Adaś, i lecimy do domu. Jeszcze zobaczę. Śpi sobie, dobra. Także Adaś do domu. Położę go chyba spać, ogarnę i... No i zobaczymy, co tam u Hani. Jesteśmy. Aha, właśnie. Jeszcze muszę tutaj ogródek obrobić, ale chciałam wam pokazać tego drinka w końcu. Adaś, pokaż. Przyrzędź drinka. Królestwo cieni. Zobaczcie. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Hania, co robisz? Nie. Co ty... Aha, chciałaś nakarmić. To nakarm. Dobra, nakarm. Później skorzystaj i idziesz się spać, bo ty masz być wyspana, moja droga. Adaś? Zrobiłeś już? O, zrobił. Stójcie. Stój, Adaś. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. No, chodź, wypij. Nie wiem, czy on ma jakieś działanie. Chyba nie, ale ładnie wygląda. Gdzie ty, Adaś, z tym idziesz? Aha! Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego on wszedł do wanny i pije tego drinka. Ciekawa sprawa, co? Może tak trzeba go pić? Ale w ogóle jazda. Jezus, Adaś, jak mnie wystraszyłeś, głupi jesteś. No, a i tak musisz wziąć prysznic. Dobra, później prysznic i... Położymy go spać. Nie, nie położymy go spać, bo... Rachunki. Opłać rachunki, licencjonuj utwór. Obojętnie który. I... Do spania. Hania, też się wyśpi i wrócę do was rano. Dobra, słuchajcie, Hania wróciła ze szkoły, więc szybciutko niech ona sobie skorzysta, weźmie prysznic. I może na szybko coś zje. Adaś tutaj dalej piecze. Ogarną sobie roślinki. I piecze, bo chcę, żeby ten punkcik sobie wbił, bo chciałabym, żeby miał na maksa. Chyba coś jeszcze będziemy musieli, Adaś, upiec, co? Co ty tam masz? Zapach taniej lodówki, no przykro mi. Jest ładna. Piecz, Adaś, piecz. Bo już niewiele ci brakuje.
Co ty tutaj chcesz? Grać na instrumencie, o. A nie, jak tam? No, szybko. No, a dasz bierz, bo jestem ciekawa, co będzie mógł upiec, wiecie? Dlatego tak każę mu piec. Chociaż jedzenie, no patrzcie, no. Jeszcze piecz. Co ty, Hania, wziąłeś lody? No to jedz. Kto robił lody? Nie kojarzę. Jest! Adam może teraz piec w kuchence ciasto owocowe, tęczową galaretkę i rzemieślniczy chleb ziołowy. Może także za pomocą fabryki piec biszkopt czekoladowy. Wow! Czekajcie. Piec. Hanią wzięłam. Nie Hanią, Adasiem. Rzemieślniczy chleb, ciasto owocowe, tęczowa galaretka. Zobaczę tę galaretkę. Jestem ciekawa, jak wygląda. Hania, a ty pospiesz się. Raz, dwa. W końcu, nie Hania. Nie. Rozpocznij spotkanie. Dokładnie. Lecimy, bo już 20, ona chce iść spać. Nigdy jej tego nie zaliczę, słuchajcie. Dobrze. Jesteśmy. O mój Boże. Zobaczcie Dominika, jak on wygląda. Jak to było, żeby on mi się przebrał? Nie możesz tak chodzić. Nie, nie pochwalę twojego stroju. Nie ma takiej opcji. O, poproś o pokazanie stroju codzienny, no bo przecież dajcie spokój. Rozmawiaj o klubie siostrunia i pocałuj. No patrzcie, w majtkach. No jak wy się ubieracie? Nie, no muszę im chyba zlikwidować to, bo... No zobaczcie, jak oni się przebierają. Hanka. Dajcie spokój w ogóle. O, chcę być w naszym klubie. No tak, tak, ale nie przebrałeś się, ej. Tak. O, Hania się przebrała, ma różowe gacie. Ale ty się do mnie nie przebrałeś, przebierz się. No patrzcie, nie chcę się przebrać. Rozmawiaj o klubie. Przebierz się, no... O, czekajcie, było. Poproś o pokazanie stroju codzienny, no błagam cię. No nie przebierze się chyba, słuchajcie. Ej, możemy jeszcze jedną osobę zaprosić. Może weźmiemy kogoś. No ale nie ma tu nikogo. Samo chłopaki, ja chcę dziewczynę. Dobra, co my tutaj mamy? Ćwicz jogę, korzystaj z zabiegów, przymierzaj stroje. I zachowuj się przyjaźnie. A, ja mu się chcę do toalety. Ćwicz jogę. Możemy poćwiczyć, słuchajcie. Czy jeszcze gdzieś tutaj było do ćwiczeń? Tutaj. Ćwicz jogę. Sama będziesz ćwiczyć? Wow, jak ty się ubrałaś. Zobaczcie. To jest fajne, tylko żeby te różowe stroje generalnie, ale żeby całe, no zobaczcie, ona znowu jest w gaciach. Ej, no. Trochę to bez sensu. No, Dominik idzie. W różowym szlafroczku, tak. Wow, zobaczcie, jak on wygląda, nie? Masakra, masakra.
Czy my tutaj, słuchajcie, mieliśmy pływanie w basenie? Mieliśmy, to chodźcie popływać teraz. Pływajcie sobie razem. No, niech się ten punkcik zaliczy. Pięknie. Może wykonywać masaż. Dobra. Chodźcie popływać teraz. No ale Dominik, jak ty wyglądasz? No zobaczcie, jeszcze taką krótką ma bluzkę. Fu! Ja wiem, Hania, że jesteś zmęczona, wiem. Chodźcie wszyscy popływać. Aha, teraz jakąś dziwną koszulkę. Hania też w jakiś... Nie, ma strój, ale ma glany w ogóle, nie? Spoko. Ochlap. Jak oni wyglądają? On jest w ogóle w jakiejś... Wow. Marynarce, zobaczcie. Ćwiczył się sobie. Ochlap. Dobra, jeszcze coś musimy zrobić, słuchajcie. O, chodźmy na masaż. Chodź, Hania. Szybciutko. Może wszyscy tu padają. Ona też w ogóle zaraz mi padnie. I jest pierwsza w nocy. Ale no trudno, słuchajcie, bo ja chcę jej to zaliczyć. Chodź, Haniu, chodź. No, glany i kostium. Ten w ogóle kapcie i marynarka, nie? No. Halo, miałaś się podać masażowi. Dobra. Mamy jeszcze jakieś przebieranki. Gdzieś tutaj była szafa. Bo jednego tego nam brakuje. O, tutaj. Przymierzaj strój. Codzienny. No, jak tam masaż? Super. No i znowu w gaciach biega. Ja nie wiem. Ale dobra, ostatnie ten nam zostało. I kończymy. Ona jest padnięta po prostu. Padnięta. Jej, etap osiągnięty. I co teraz mamy? Rozmawiaj o klubach z 5 członkami klubu. Stój. Rozmawiaj. No, Hania padła. Chyba tego nie zaliczymy, słuchajcie. Ten w tej marynarce łazi, no po prostu masakra. Wyrzut z klubu. No, Hania. Wow, co ty masz za opaskę, Hania? Ej, ja jej zrobię zdjęcie, słuchajcie, bo wygląda po prostu bosko. Dobra. Pięknie wygląda z tą czerwoną, znaczy z tym czerwonym tym i z koroną w tej dziwnej opasce, w jakimś czymś dziwnym tutaj na dłoniach. Wszyscy śpią, słuchajcie. Dobra, kończymy. Trudno się mówi. Gdzie ty idziesz, Hania? W ogóle pokaż, jak ty wyglądasz. Wow. O, idziesz do sauny. No to dobra. Wiecie, kluby, rozmawiaj, wszyscy śpią, obudź. Ja tylko szybko to zaliczę, słuchajcie, ja wiem, że ich męczę. Dobra, słuchajcie, kupiła mi eliksir, bo ona idzie zaraz do szkoły. Którego nie wypiła chyba, prawda? I nie ma go już, no super. A nie, wypiła, dobra. Kurczę, no... Nie zaliczę tego. Dobra, idź siku i coś zjemy. No cóż.
A ona poszła do szkoły, słuchajcie. No trudno. W tym kostiumie. Tak. No cóż. No i przyniosło nas do Adasia. Także dobrze, kochani, ja będę się z wami żegnać. No zostało mi, kurczę, jedno. No ale to nic. Jeszcze i to zaliczymy. Adaś, co ty tam oglądasz? Zobacz, Helena jest głodna. Chodź ją nakarmisz. Nakarmią. A jak ta galaretka, słuchajcie, wygląda? Jeszcze szybko zobaczę. Tu gdzieś była chyba, co? Wiecie? O, stój, pokażcie. Fajna. Podoba mi się, no. Super. Chowamy to. Wow! Helenka, co szalejesz? Pobaw się z nią. Baw się, pogłaszcz. A ja będę się z wami żegnać. Żadne dziecko nam jeszcze niestety nie urosło, ale dzisiaj urodziła nam się Frida. Kolejna mamusia w ciąży. Na następny odcinek, słuchajcie, pobiorę trzy kolejne mamusie. Odwiedzimy może nasze dzieciaki. Być może Adaś będzie miał już wnuki. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że będą musieli jeszcze raz się postarać, bo on aż czwórkę musi mieć. Także zobaczymy, ale to w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!